Dzień dobry moi drodzy, witamy was w kolejnym odcinku, o którym będziemy mówić o naszych potyczkach z Mini. Ja wiem, mówiliście, były komentarze na ten temat. I stało się tak, jak mówiliście. Zaczynamy. Chodź, Furzia, pokaż mi twoje mini. Pokaż mi. W jakim stanie jest twoje mini? Jest w stanie rozkładu. Rozłożyło się? Jest rozłożone. To miała być taka szybka wymiana sprzęgła, a oto stoi już półtora miesiąca i nie ma silnika. No to pokaż mi. Pokaż no tylko. Tam jest. Tam jest twój? I co z nim jest? Teraz jest zakurzony. Zakurzony jest? Dlaczego on taki stał się? Bo stoi w długo. Oj. No co takiego mu się stało? On coś wysoko stoi tym przodem. Dlaczego on tak wysoko stoi? Bo tam jest silnik. Tam jest silnik? O kurde. No jest taki teraz tak jak Steven. Steven? Steven. No. Jest taki. Ale Steven. Tego nie wrzucisz, bo brzydko wyglądam pewnie jak tak robię, co nie? Wcale, dokładnie, nie? No dobra, chodźmy zobaczyć silnik. Już wam pokażę, gdzie tu jesteśmy z tematem silnika. I przy silniku. Teraz wszystko wam tutaj opowiem. O, tu jest silnik, słuchajcie, w jednym kawałku. Nadal leży mini, nadal leży poza samochodem. No. I co się stało? No. Tuningi się zaczęły. Tuningi się zaczęły. Tak, bo jak już mieliśmy silnik na wierzchu, na zewnątrz, poza autem. Może zacznij od tego, co chcieliśmy zrobić początkowo z tym chcieliśmy samochodem. Chcieliśmy zmienić sprzęgło. Jak się okazuje, żeby zmienić sprzęgło w mini, trzeba rozebrać pas przedni i wyjechać silnikiem, bo jest najłatwiej. Znaczy da się zrobić bez, ale jest najłatwiej wyjechać silnikiem, nie? No i jak mój mąż stwierdził, że jak już silnik poza autem, to zróbmy może coś jeszcze, jak już jest cała ta robota wykonana. No, z wyjazdem silnika, to zróbmy coś jeszcze. Miała być prosta robota, szybka wymiana sprzęgła i tak dalej, a skończyło się na tym, że tak. Sprzęgło, które przyszło, okazało się, że nie pasuje i było ciężko na szybko dorwać jakieś sensowne sprzęgło, więc trzeba było stare sprzęgło wysłać do Radzika. Radzik obił kewlarem tarczę, zrobił docisk wzmocniony i tak dalej, także już sprzęgło było. No ale okazało się, że to sprzęgło nie było problemem tego bicia, które wcześniej było, tylko najprawdopodobniej problematyczne były przeguby, półosie i tam jakieś motki, które były w tym zrobione, więc załatwiliśmy komplet półosi. Tu pozdrawiam kolegę, dzięki któremu mamy komplet półosiek oryginalnych, nie żadne zamienniki, bo z zamiennikami też jest dużo problemów. Więc zabraliśmy się tak od strony jakby napędu, pierwsza rzecz. Silnik był już na zewnątrz, no to wiadomo, wszystkie uszczelki po kolei trzeba było zaraz zrobić. Jest oczywiście dojście do rozrządu. I zmieniliśmy... No to głupio by było nie pomyśleć o rozrządzie, no a jak już rozkładamy cały rozrząd, moi drodzy, no to głupio by było nie wymienić kółka na kompresorze i dowalić mu więcej mocy, więc mamy kółko. Co to jest za damper ten? To jest taki napinacz, nie? To, bo to popycha, tak mi się wydaje, że to popycha to, a to napina, tak, tu masz napinacz tego, napinacz paska, nie? Okej. Okay. Więc... A, że on tu utrzymuje, żeby cały czas ten pasek był napięty. Tak, dokładnie. Także moi drodzy, w kilku krokach nagle wszystkie uszczelki od góry do dołu, rozrząd, świece, filtry, wszystkie płyny w silniku i tak dalej. Jedziemy po prostu ze wszystkim po kolei. No. Rozrząd nie jest na łańcuchu? Jest na łańcuchu i właśnie był bardzo niedrogi, bo on kosztował jakieś tam 400-500 zł. A to nie? Gdzie jest ta część, co jest łańcuchem? On jest w środku, pod tą obudową. Trzeba się zdjąć wszystkie te kółeczka. No. Musisz pozdejmować wszystkie te kółeczka, pod spodem jest obudowa i tam jest... Czyli i to jest już tak, też zrobione. Tak jest pasek. Aha, tak, nie, bo ale pasek jest tu. Pasek dobra, jest do sprzętu, tak, do sprzętu, a rozrząd jest tam w środku. Bo to rozrząd to jest pasek klinowy, a nie wielorowkowy. Tak, dokładnie, nie? To wszystko jasne, bo także fabryczna, jak widzicie, fabryczna klima nadal zostaje. I od razu, wiecie, nabicie klimy i tak dalej, wszystkie tego typu pierdy.
Także jedziemy. Co tam z rzeczy jeszcze innych, które się wydarzyły? Słuchajcie, wydarzyły się hamulce, bo okazało się, że... Że się zacisk w ręce rozpadł. Że możliwe, że dlatego ten samochód nie chciał za bardzo się zbierać, bo trzymał ci hamulec, wiesz o tym? No. Trzymał hamulec, po prostu był zapieczony zacisk i też rzeczywiście były spalone te tarcze, więc jest komplet nowych tarcz ATE. Nowe zaciski w zamienniku, wiem, po 250 zł nowy zacisk, więc są nowiutkie zaciski, oba tylne. Komplet przewodów hamulcowych od Pizza Brakes. Z przodu po prostu taka prosta regeneracja. Zostawiliśmy starą tarczę, bo ona była dobra, ale klocki, chyba najdroższy mod, jaki do tego samochodu poszedł, czyli klocki DS111. Także teraz z kompletem przewodów w stalowym oprocie, z nowym płynem wyścigowym i z nowymi klockami porządnymi, nowe tarcze z tyłu i z takim poprawionym tym układem hamulcowym jest szansa, że to auto zacznie hamować prawidłowo, bo niestety tak średnio chciało hamować do tej pory. Co? Co to jest? To są amorki, ale to nie od twojego auta chyba. No, tu są twoje półośki. No to wiem, ale to takie dziwne mocowanie, to jest górne mocowanie amortyzatora? W jakimś innym aucie. Ale dziwne, a gdzie jest sprężyna? Nie ma. No. Tu jak widzicie, cały nasz przód rozłożony jeszcze w atomach, silnik jest jeszcze wyjęty. Może Michał chłodnicę jeszcze wymienimy, skoro już tutaj leży. To jest niegłupie, moglibyśmy to jeszcze zrobić. Myślałem, że to, nie wiedziałem, że to tyle czasu zajmie. Na dobrą sprawę moglibyśmy kupić, bo jest na Allegro i kosztuje relatywnie nieduże pieniądze. Okay. Więc możemy jeszcze kupić, jak chcesz. No to się potem nie wypłacimy w tym chłodnicę. No, dokładnie. Znaczy nie, no szybka operacja, która miała kosztować tak z częściami do 2,5 tysiąca złotych, z czego sprzęgło najdroższe. Już dwa razy przekroczyliśmy budżet, więc... Znaczy wiecie, to jest w ten sposób. Ja już wam o tym mówiłem wcześniej. Miniaki, średnia cena Cooper S-a, sensownego, takiego naprawdę, co ma ręce i nogi, powiedzmy, że nie trzeba w niego inwestować tyle, co my poszliśmy. No to jest tak w okolicach 15-17 koła, tak? My kupiliśmy tą furę za dychę, będąc świadomi, że włożymy w niego pieniądze. Więc teraz po tym całym serwisie, który kilka tysięcy złotych nas wyniesie, wejdziemy na próg cenowy taki sam jak cena średniego miniaka z autem tak wyserwisowanym, że koniec i gotowym do chłosty, więc jakby walił formany jest naprawdę, będzie spoko, nie? Potem czeka nas oczywiście jeszcze strojenie, na pewno będziemy stroić to auto, cel jest taki na około 200 koni z tym samochodem, no bardzo podobnie jak pucharowe miniaki, te co w WSMP jeżdżą, no i jest szansa, że Marta zacznie jeździć. Mam nowe oponki też. Leżą już pasy, tak, no są też opony, czekają, leżą pasy. Leżą zgadnijcie fotele. Zgadnijcie w jakim kolorze, możecie napisać w komentarzu. Dokładnie. Co tu, a tu widzę gdzieś filtr, nawet twój leżał, tu gdzieś w środku jest chyba. Tak, no to twój nowa wkładka filtra. Jest tu mojego autka. Tak, no. Tak. Także filtr, no tak, to są w ogóle gratis twojego auta, z tego co widzę, bo tam leży twój intercooler, nie? No wszystko, co tylko było, słuchajcie, wysypane, tu jakaś łapa, jakaś poduszka silnika wyszło, właśnie mówię, tu półośki, przeguby, tu coś, naprawdę poleciliśmy po prostu hurtem i zrobiliśmy już wszystko, żeby to auto po prostu ten i budujemy je tak i będziemy je, jak będziemy robić mapę, to tak też składamy ten samochód, żeby po prostu był taki w miarę niezabijalny, zobaczymy, czy nam się to uda. Z takich ciekawostek dużo było komentarzy a propos jagodowego, nie? I a propos tego miniaka. Myśmy kompletnie byli nie w temacie, nawet nie wiedzieliśmy, że to jakaś była inba. Strasznie dużo ludzi do nas pisało, o, tylko nie oddawaj go do tego mechanika, co jagodowy, co nie? Także my jagodowego pozdrawiamy z tego miejsca. Może kiedyś zrobimy taki challenge, że spotkamy się na torze i będziemy porównywać nasze miniaki, gdzieś tam się ścigać. Kto wie, może do zrobienia. Ciekawe, czy będzie chciał się ścigać z dziewczyną. No. No może on da jakieś swojej dziewczynie czy koleżance. A tak swoją drogą, moi drodzy, no pewnie się zastanawialiście, gdzie jesteśmy. No jesteśmy na warsztacie, na którym najczęściej serwisujemy samochody, na które my nie możemy albo nie tuningujemy ich jak Robert. Jesteśmy w warsztacie Autorenoma. Często nas pytacie o to, gdzie serwisować samochody we Wrocławiu, do kogo pojechać z waszym autem, czy japońskim, czy jakimś. Jak chcecie, Robotnicza 50, Autorenoma, tutaj nas znają, tu są nasi i na pewno jak przyjdziecie tutaj z furą, to zostaniecie spoko obsłużeni, także jak chcecie, to zapraszamy. To smutno ci? Nie, bo będzie jeździł ładnie. Będzie jeździł ładnie? No. Jesteś tego pewna? Nawet jak nie ma silnika teraz? Mam nadzieję. Moi drodzy, dzięki za dzisiaj, widzimy się w następnym materiale. Na razie, bye bye.